No cześć. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym filmie na kanale Roślinny Hawek. Tak, tak się ten kanał nazywa. Dzisiaj porozmawiamy sobie na szybko o czymś takim, co się nazywa już. Tak się nazywa. To jest, moi drodzy, podobno polski Huel. Taki jakby zbilansowany posiłek w proszku. Wsypujecie sobie proszek, wlewacie wodę, mieszacie i macie tam 400 kalorii i jest to zbilansowane. Ja mam takie doświadczenia z Huelem, że parę miesięcy temu kupiłem sobie na spróbowanie dwie paczki i muszę przyznać, że całkiem zdało to u mnie egzamin jako taki posiłek, zastępstwo jednego posiłku w ciągu dnia. Zazwyczaj jest to posiłek w dni na przykład treningowe, wypijam sobie to po przebudzeniu, odczekam tam pół godziny i mogę iść biegać. No i tak sobie pomyślałem, że skoro wyszła polska wersja, to czemu by nie spróbować? Zacznijmy od tego, czy z tego materiału dowiecie się, czy lepszy jest Huel, czy lepszy jest już. Nie, tego się nie dowiecie, dlatego że no już a dopiero dzisiaj wypiłem pierwszą dawkę z rana, więc trudno jest mi oceniać tak na dłuższą metę. Pewnie za jakiś czas gdzieś na moim Instagramie się pojawi moja opinia na temat tego, czy warto długoterminowo tym juszem się zainteresować. Dzisiaj skupimy się na takich pierwszych odczuciach, jak to powiedzmy wypada w stosunku do Huela. Pierwsza rzecz, którą od razu muszę zaznaczyć, to to, że no Huel nie jest polską marką, Huel jest chyba holenderski albo jakiś, za to już jest nasz. Dobra, zacznijmy od tego, co ja tutaj w ogóle mam. Mam tutaj zestaw startowy, który sobie zamówiłem, zapłaciłem za niego 170 zł bodajże, czyli cenowo wychodzi podobnie do Huela, bo Huel chyba kosztuje 300, 320 zł jakoś za dwie paczki, no to tutaj mam jedną paczkę plus tam trzy pojedyncze posiłki za 170, więc cenowo jest ok. I co w skład tego zestawu wchodzi? Wchodzi jedna duża paczka, która jest na 15 posiłków. Ja wziąłem sobie o smaku czekoladowym, bo stwierdziłem, że taki będzie najmniej ryzykowny na początek. Oprócz tego były też trzy takie pojedyncze, każdego dostępnego smaku. Czyli mamy tutaj smak malinowy, bananowy i był też smak czekoladowy, ale smak czekoladowy wypiłem rano, żeby też nie przychodzić tutaj na ten materiał tak zupełnie nieprzygotowanym. Chciałbym jednak się już wypowiedzieć na temat tego produktu z takiej perspektywy, że już to użyłem i nie zgłodniałem po 10 minutach. Oprócz tego w zestawie jest jeszcze shaker, no i ten. No, do nabierania, nie? Shaker, który jest chyba zdecydowanie najsłabszą częścią całego tego zestawu, dlatego że po pierwsze Primo. Co to jest? Dlaczego? Dlaczego to jest odkręcane, a nie jest takie otwierane jak w... Wiem, że będę znowu porównywał do Huela, no ale tak wyszło. Jest bardzo podatne na to, że to się może zgubić. Druga rzecz to to, że ten shaker jest wykonany z takiego trochę chamskiego plastiku, mam wrażenie. Nie wiem, tak jakoś takie uczucie w ręce mam średnie. I trzecia rzecz to to, że miarka, uwaga, miarka w tym shakerze jest tu. Tu jest w mililitrach. Tu jest w tych innych miarach, nie pamiętam jak one się nazywają, te w uncjach. Jak się leje do tego wodę, to nie widać, gdzie to jest. Chyba, że jesteście ustawieni pod światło, to wtedy widać. Ale tak normalnie nie widać. Zresztą przygotowanie tego zaczynamy i tak od nalania 500 ml wody. Więc ja biorę sobie teraz to i leję sobie tutaj wodę. I nie wiem jak z waszej perspektywy, ale z mojej perspektywy ja nie mam pojęcia, gdzie jest woda w tym momencie. Dopiero teraz jak patrzę pod światło, to coś tam widzę. Coś tam widzę, ale z kolei teraz jak jestem pod światło, to nie widzę tej miarki. Jesus Christ, co to jest za pomysł? Dobra, to jest pół litra. Ale ktoś, kto wpadł na ten pomysł, no to nie był dobry pomysł. Na duży plus na pewno to ta siateczka, bo ta siateczka w takim kształcie trochę lepiej rozdrabnia rzeczy. Mam wrażenie, niż ta taka płaska siateczka. Może to jest też kwestia, że ten proszek jest po prostu trochę inny niż fuelowy. W fuelowym zawsze na dole zostawało mi trochę takich glutów. Tutaj przy wypiciu tego czekoladowego nie zostało mi nic na dole, więc to na pewno na duży plus. Trzeba rzucić jeszcze okiem na skład, bo to jest rzecz, która mnie bardzo zaskoczyła. A mianowicie to, że tutaj jest cukier. Na 100 gramów mamy 7,2 grama cukru, co wydaje się być całkiem sporo w porównaniu do tego, ile mamy tego w Huelu. W Huelu jest mniej. Czekajcie, zobaczę.
Ile mamy w Huelu cukru? No w tym akurat waniliowym to cukru mamy na 100 gramów. Na 100 gramów mamy niecały 1 gram. Więc no różnica jest spora, powiedziałbym. Tutaj jest 8 razy więcej. Pierwsze co już mogę wam od razu powiedzieć, to jeżeli chodzi o smak czekoladowy, to smakuje on trochę jak takie kakao, ale nie jakiś bardzo słodki i to mnie właśnie zdziwiło. Więc sam smak czekoladowy jest naprawdę spoko, aczkolwiek jedna rzecz, która mi trochę nie odpowiada, to to, że siemię lniane jest w całości, w sensie są ziarenka i przy piciu mi to troszeczkę przeszkadza, bo wchodzi w zęby, trzeba potem to wydłubywać i nie jest to najprzyjemniejsza czynność. Który próbujemy? Malinowy czy bananowy? Bo to są te dwa smaki, które chciałbym jeszcze przetestować. Bananowy mówicie? No dobra, to malinowy weźmiemy. Tutaj porcja to jest 100 gramów proszku i to jest 400 kalorii. Więc dokładnie tak samo jak mamy to w Huelu. No otóż się. W składzie są maliny suszone, są maliny liofilizowane. Są wszystkie witaminy, wszystko. No i dobra. Wsypujemy to wszystko tu. Robimy hop. Robimy hop. No i przygotowanie jest mniej więcej takie samo jak w Huelu, tylko że w Huelu wystarczyło potrząsnąć i heja, a tutaj polecają potrząsnąć i zostawić na 2-3 minuty, żeby to się jeszcze tam tak rozłożyło fajnie. Więc poczekajmy te 2 minuty i zaraz sobie to wypijemy. Sprawdźmy, jak to smakuje. Dobre! Czuć tymi malinami, no nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że to smak malinowy. Ale nie jest to takie chamskie malinowe. Nie jest też za słodkie. Problem z siemieniem lnianym jest dokładnie ten sam, który miałem przy czekoladowym, że wchodzi w zęby. Ale z drugiej strony też weszła mi teraz w zęby pestka od malin, więc to znaczy, że są tam maliny. To bardziej przypomina mi takie smoothie. Tylko że smoothie, które nie do końca się dobrze zblendowało. Smaku jest naprawdę niezły. Tak samo zresztą jak to kakaowe, o którym mówiłem wcześniej. Ono też jest w smaku całkiem niezłe. Tekstura troszeczkę mi przeszkadza. Wypiłem sobie dzisiaj ten czekoladowy o 6.20. Po 7.00 poszedłem biegać. Zrobiłem sobie 6 km. Wróciłem. Zdążyłem się wykąpać, odpocząć. Jest teraz godzina 9 z minutami, więc minęły 3 godziny. Ja już tak naprawdę nie byłem jeszcze bardzo głodny, aczkolwiek już gdzieś tam powoli czułem, że coś by się przydało wszamać. Więc 3 godziny łącznie z aktywnością fizyczną, wydaje mi się, że to jest całkiem niezły wynik. Biorąc pod uwagę, że z Huelem miałem mniej więcej tak samo, że też po wypiciu Huela 3-4 godziny zajmowało mi, zanim stałem się ponownie głodny. Więc jakby w tej kategorii już zdecydowanie nie ustępuję Huelowi. Jeżeli miałbym tak ogólnie powiedzieć, to jeżeli nie próbowaliście jeszcze Jusza, to już możecie. Ha! Wyśmienity żart! No dużo nie tracicie. W sensie pod względem wartości odżywczych macie to samo co z Huelem, a wspieracie polski biznes przy okazji. No i zobaczycie, może faktycznie wam bardziej przypadnie do gustu niż Huel. Jeżeli przypadnie wam bardziej do gustu, no to mniej transportu, jak będzie transportowane z Polski, a tutaj środowisko, uhuhu. Jest okej, okay. Jest okej, okay. Będę próbował, będę to pewnie przez najbliższy miesiąc pił i dam znać, czy jest spoko, czy jest niespoko. Na razie wydaje mi się, że jest jak najbardziej spoko. No dla mnie znalezienie takiego najlepszego, zbilansowanego posiłku w płynie jest teraz wielką misją, biorąc pod uwagę, że przy aktywności fizycznej po prostu to podaż kalorii muszę trochę zwiększyć, to zawsze jeden posiłek zastąpiony czymś takim zdecydowanie ułatwia sprawę. Dobra, trzymajcie się, do następnego razu. Cześć!